Jesteśmy już na świeżo po meczu Wisły Kraków z GKS-em Tychy. Wisła przegrała z Teszanami 0-1 po golu Juliana Ertl-Halera i to był, myślę, że ciekawy mecz, ale bardzo różne były obie połowy. Zdecydowanie pierwsza i początek był dla Tyszan. Wydaje mi się, że ten sam początek sprawił, że trochę GKS postraszył Wiślaków i nawet ta bramka, która wpadła tam w 20 bodajże minucie, to ona już nie powiem, że zamknęła mecz, ale już go w pewien sposób ustawiła. Tyszanie grali wysoko i starali się odbierać piłkę na połowie Wisły Kraków, a Wisła nie potrafiła do końca sobie z tym poradzić. Próbowała rozgrywać na własnej połowie, ale to nie do końca im w pierwszej połowie wychodziło. Co prawda mieli kilka sytuacji, w których stworzyli sobie sytuacje strzeleckie. Na przykład Jaroch w końcówce pierwszej połowy mógł zdobyć bramkę, ale to nie wszystko. W tej pierwszej połowie mógł GKS strzelić drugą bramkę i to na pewno w końcówce to był taki moment, w którym Tyszanie powinni nawet strzelić gola, zresztą nawet miał sytuację właśnie połap. Taką bardzo trudną, myślę, że do strzelenia, ale tam piłka poszła obok słupka, więc to był taki moment, gdzie Tyszanie mogli wyjść na dwubramkowe prowadzenie. To się im nie udało, ale i tak na Wisłę na razie wystarczyło. Więc posłuchajmy też sobie wypowiedzi trenera Dariusza Banasika. Można powiedzieć tak, że po strzeleniu pierwszej bramki mogliśmy skontrować Wisłę. Było kilka sytuacji, wychodziliśmy z sytuacjami 4-1, nawet gdzieś 4-2, 3-2. Natomiast to się nie udało. Oczywiście tutaj zespół gospodarzy miał też dosyć ciekawe sytuacje, które mógł zamienić na gola. Ale jak to w piłce bywa, trzeba mieć też w pewnych momentach i elementach szczęście. No i druga połowa myślę, że inna, bo myślę, że ten moment, w którym Wisła wiedziała, że musi nadrabiać, to rozpoczęła tą połowę od mocnych uderzeń. Naprawdę widać było zaangażowanie w zespole krakowian, ale mimo wszystko to nie wystarczyło na doskonale, myślę, zorganizowany zespół Dariusza Banasika i nawet ta końcówka, która była zdecydowanie dla Wisły, ostatnie 15 minut, to już naprawdę, może nie uznałbym tego jako bicie głową w mur, bo Wisła miała dużo sytuacji i troszkę takie oblężenie urządziła Tyszanom, natomiast nie udało się tego zakończyć bramką, a tym właśnie elementem, który nie pozwolił strzelić bramkę dla Wisły, był bramkarz GKS-u Tychy, Maciej Kikolski, z którego Wisła w moim odczuciu zrobiła mistrza świata w tej drugiej połowie, bo jednak Kikolski obronił bardzo dużo strzałów, ale przede wszystkim ta podwójna interwencja, to było coś, co zasługuje na to, by koledzy z drużyny kupili mu dzisiaj naprawdę skrzynkę browarów, bo naprawdę uratował im 3 punkty i myślę, że dla Tyszan to jest naprawdę dobry wynik, tym bardziej, że oni teraz wskakują na pozycję lidera, może na chwilę, ale jednak wskakują i w takim klasycznym meczu o 6 punktów, bo jeżeli Wisła by dzisiaj wygrała, to wskoczyłaby nad GKS Tychy, zrównałaby się z punktami, więc to był klasyczny mecz właśnie o taką stawkę, ale ten mecz dla Wisły zakończył się bardzo źle. Sometimes we were moving the ball too slow from one side to the other and they were waiting for this pass to press and go for a counterattack and they were doing it very well. It's like this, they were better than us in that sense and they got chances through this kind of play and we have to learn from it. Następne spotkanie zagrają z Widzewem Łódź w Pucharze Polski, a później zagrają z Odrą Opole, więc z kolejnym przeciwnikiem, z którym będą walczyć o awans do Ekstraklasy, a zespół z tych zmierzy się z Arką Gdynia, więc teraz sam początek pierwszej ligi, a już bardzo ważne mecze w kontekście awansu do Ekstraklasy. Dzięki za dzisiaj i oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów. Będę właśnie się pojawiał na meczach Wisły Krakowi, zresztą byłem też w Mielcu, także tutaj te okolice Małopolska, Podkarpacie, myślę, że będziemy się widzieć, będziemy się słyszeć, więc dzięki za oglądanie mojego kanału i do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.